czas przebudowy. No mówię, teraz tu przynajmniej trochę domek nabrał barwy, nie? Jeszcze jak się pomaluje, ogrodzi, to już będzie całkiem. Dzień dobry, czy może się pan przedstawić? Dzień dobry, Marcin Dziwoła z tej strony. Co tu się działo ostatnio? No, w zasadzie w ostatnim czasie postępy były dość duże, jeśli chodzi o wykończenie podwórka, ponieważ zrobiliśmy opaskę dookoła domu taką odwodnieniową. No i w dniu wczorajszym w końcu został wyrównany teren, doprowadzony do stanu takiego, jak widać właśnie za mną. Posiana została trawa i teraz będziemy trzymali kciuki, aby ona ładnie nam zeszła. Co obejmował zakres wykonanych prac? Wyrównanie terenu przy pomocy tam koparku spycharki oraz traktor, bodajże z kultywatorem, jeśli się nie pomyliłem. No i potem takie drobne prace naprawcze, gdzie nie mogła koparka i traktor wjechać, no to musieliśmy przy pomocy szpadla i grabek wyrównać tutaj teren. Tutaj z tej strony, tam w tamtym narożniku też nie można było. No i sianie trawy, nie? Przy pomocy kilku osób. Jaki to był rodzaj trawy? Zwykła trawa, najzwyklejsza, gazonowa, to tam nie było jakichś tam ekscesów. To jest duży teren. Dużo tej trawy potrzeba było? Działka ma 14 arów, no odjąć chyba 3 ary na dom, powiedzmy sobie 11 arów. Poszło 35 kg trawy. No sporo, sporo. No sporo. Teraz trzeba chyba troszkę nawodnić teren. No właśnie, jakiś tam sprzęt jest nawadniający. Liczyliśmy na mały deszcz wczoraj, bo to po posianiu dobrze by było, żeby jednak złapała trawa taką wilgoć. Nie udało się, ale w sukces przyszła pogoda? Wąż i z wodą. Ja z żoną do 23 podlewaliśmy. Dzisiaj trochę będzie łatwiej. Czyli nie konewką, tylko jakieś bardziej radykalne środki. Nie, radykalne, to musi być dużo wody niestety. No i to minus jest taki, że wody trzeba przez najbliższy tydzień tak zdrowo tutaj płacić. A plus? Pogoda się zapowiada słoneczna, więc będzie po prostu dużo pracy wieczorami. A plus? A plus? No bo minus, a plus? No to będzie trawnik. Będzie trawnik. Będzie trawnik. Dużo pracy, ale będzie trawnik, mam nadzieję. Wiem, że już dzieci czekają, tak, na ten trawnik. Nie mogą się doczekać, kiedy w końcu piknik będzie w każdym miejscu wokół domu. Na razie tylko w jednym miejscu, za mną jest właśnie plac wysypany dla nich, tylko tam można było się bawić. Widziałem tu parę osób, że pomagało. Kto to był? Tak, przyjechała moja mama do pomocy i był jeszcze szwagier. Z daleka, z ubocza przyjechał tutaj pomóc nam. No wydatnie nam pomógł, bo gdyby nie oni, to chyba byśmy tutaj jeszcze dzisiaj, a dzisiaj jest niedziela, kończyli to wyrównywanie terenu. Czy ta trawa będzie już tego lata, czy na jesień? Za dwa tygodnie już będzie troszkę zielono, a za miesiąc to chyba trzeba będzie się za kosiarką rozglądać. No, czyli już dzieci będą mogły swobodnie się bawić. Dziękuję panu za wywiad. Dziękuję również. Pozdrawiam.